Witam Was serdecznie. Ten tutorial ma za zadanie pokazać Wam, w jaki sposób zacząć przygodę z kryptowalutami, czyli krok po kroku pokażę, jak założyć konto na polskiej giełdzie kryptowalut, przetransferować środki, a następnie przelać się na międzynarodowe giełdy, na których można potem zakupić różnego rodzaju kryptowaluty, nie tylko Bitcoina, oraz zacząć tradować. Zacznijmy może na samym początku od tego, jakie polskie giełdy lub kantory kryptowalut są na rynku. Oczywiście numerem jeden obecnie na polskim rynku jest giełda BitBay. Na tej giełdzie za złotówki możemy zakupić Bitcoiny, ale również Ethereum, Litecoina, Bitcoina Casha oraz Liska. Oprócz BitBaya mamy możliwość również skorzystania z usług BitMarketu, bitmarket.pl, który po BitBayu, można powiedzieć, jest drugi co do wielkości w Polsce, a jego support i prostota serwisu w wielu przypadkach jest lepsza niż wcześniej wymieniony BitBay. Mamy jeszcze bitmarket24, Beatcoin i jeszcze kilka innych, które możecie znaleźć googlując je. Aby się zarejestrować, w prawym górnym rogu klikamy na załóż konto i wpisujemy swój adres e-mail. Następnie dostaniemy informację o tym, że nasze konto jest jeszcze nieaktywne i aby aktywować, trzeba kliknąć w link. Jak można zauważyć, na razie możliwość wpłat i wypłat jest niemożliwa, pomimo tego, że mamy wygląd, jakbyśmy byli już zalogowani. Następnie przechodzimy do maila i klikamy w link, który otrzymaliśmy od BitBaya, aktywacja konta BitBay, i klikamy aktywuj konto. Następnie po kliknięciu załóż konto, czasami, lecz nie zawsze, może się pojawić nam informacja, byśmy przepisali kod z obrazka. Czasami zdarza się, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak są pięknie napisane te różne rzeczy, ale okej. Tutaj nam się pojawia e-mail, informacja, tak naprawdę wygląda nam panel, jakbyśmy byli już zalogowani, jednak nie, musimy sprawdzić maila. Na skrzynce mailowej powinniśmy dostać informację, że nasze konto zostało założone i aby je aktywować, musimy kliknąć w ten tu aktywacyjny przycisk. Zostajemy przekierowani ponownie do zakończenia procesu rejestracji na stronie BitBay. W tym celu musimy utworzyć swoją nazwę użytkownika. W naszym przypadku to będzie kryptoraport 1. Trzeba wymyślić jakieś hasło. Hasło powinno najlepiej posiadać więcej niż 8 znaków. Z tego oprócz liter wypadałoby też zastosować cyfry i jakieś znaki specjalne typu gwiazdka, znak zapytania, małpa lub coś zupełnie innego, jak tylko sobie zapragniecie. Ale pamiętajcie, że czym mocniejsze hasło, tym większe bezpieczeństwo. I ważne jest, żebyśmy również wymyślili swój PIN zabezpieczający, jeżeli będziecie mieć pytanie, co to jest ten PIN, który potwierdza naszą tożsamość. Musi mieć minimum 4 cyfry. Wybierzemy sobie 1992 na potrzeby tego tutoriala. Oczywiście wyrażamy zgodę na przesyłanie danych i klikamy dokończ rejestrację. Pamiętajcie, najważniejsza rzecz, w momencie kiedy przeglądarka pyta nas o zapisanie hasła do strony, nigdy jej nie zapisujemy. Zasady są te same, co z zasadą konta bankowego, dlatego miejcie to na uwadze, ponieważ tutaj też będą się w przyszłości znajdować Wasze środki. Ok, nasze konto jest niezweryfikowane. Po wymyśleniu nazwy użytkownika, hasła i naszego PIN-u, teraz musimy przejść do zweryfikowania konta. Zweryfikowanie konta odbywa się po kliknięciu na zweryfikuj swoje konto. Dlatego klikamy i tu musimy uzupełnić swoje wszystkie dane. Ważne jest, żebyśmy również zeskanowali swój dowód tożsamości. Pamiętajcie, że jakiekolwiek manipulacje przy tym spowodują po prostu, że odrzucą Wam do momentu, aż nie podacie swoich prawdziwych danych,
no nie liczcie na to, że przejdziecie pełną weryfikację. Jeżeli chodzi o pierwszy dokument, może być to dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Jeżeli chodzi o drugi dokument, musi to być jakikolwiek rachunek, czy to za telefon, prąd, który potwierdzi Twoje miejsce zamieszkania. Po dokonaniu tej rejestracji wciskamy dokonaj weryfikacji. Gdy już się zalogujemy i konto zostanie zweryfikowane po około 48 godzinach od wysłania dokumentów, możemy wykonać swoją pierwszą transakcję wpłaty pieniędzy. Jak je robimy? Robimy w prosty sposób. Z prawej strony mamy zakładkę, w której wchodzimy w wpłaty, a następnie po wybraniu u góry waluty, jaką chcemy wpłacić, ponieważ możemy wpłacić również bitcoiny, litecoiny lub inne kryptowaluty lub walutę fiat, czyli złotówki, euro lub dolary. W naszym przypadku interesują nas złotówki. Wybieramy sobie przelew bankowy, wpłatę gotówki w Żabce lub na Poczcie Polskiej. To wszystko zależne jak chcecie. Ja najczęściej preferuję przelew bankowy. Tu mamy podany nasz numer konta oraz pełne dane odbiorcy. Pamiętajcie o tytule przelewu inwestycja w kryptowaluty. Godziny, w jakich są księgowane wypłaty, możemy znaleźć tutaj. Jest to w godzinach 9, 12, 16. Tak jak już mówiłem, za jakiś czas BitBay będzie inną platformą, dlatego nie będę się skupiał tu za specjalnie pod względem obsługi. W momencie, kiedy przelejemy już pieniądze, to w górnym rogu pokaże nam się portfel. W tym momencie parę złotówki do Bitcoina. Możemy zmienić sobie parę złotówki do Litecoina, czy złotówki do Liska lub Ethereum. Oczywiście dla osób zainteresowanych BTC, czyli Bitcoin Cashem, również coś się znajdzie. Przejdźmy teraz do podstawowej rzeczy, czyli zakupu Bitcoina, Litecoina lub Ethereum. Jeżeli chcemy kupić Bitcoina, możemy to zrobić na dwa sposoby. Wystawić ofertę lub zastosować szybką transakcję. Jeżeli chodzi o szybką transakcję, jeżeli chcemy kupić, wpisujemy tutaj kwotę, jaka nas interesuje w złotówkach, którą chcemy przemienić w Bitcoina i klikamy kup teraz. Automatycznie odpowiednia ilość Bitcoina trafi nam na nasz portfel giełdowy i tu nam pojawi się ta wartość. Tak samo wygląda sytuacja przy sprzedaży. Trzeba pamiętać, że szybkie transakcje są na mniej korzystnych kursach. Najbardziej się opłaca wystawić ofertę. Możemy to zrobić dwojako, ustawić ostatni kurs, jaki się pojawił w ofertach. Następnie wpisujemy w części chcę kupić kurs, po jakim chcemy kupić tego Bitcoina. Oraz teraz mamy do wyboru, czy wybieramy sumę, za jaką chcemy kupić Bitcoina, czyli już nie przeliczając tego po swojemu, wpisujemy na przykład za 6000 zł i pokazuje nam, że tyle Bitcoina otrzymamy przy takim kursie. Albo blokujemy kudeczkę, tą odblokowujemy i wpisujemy wartość Bitcoina, jaka nas interesuje i to nam przelicza, ile pieniędzy będziemy musieli zapłacić. I oczywiście klikamy kup i nasze zamówienia trafiają do bloku ofert. Musimy też pamiętać, że oferty sprzedaży, czyli tak zwane ASKI, to są miejsca, w których mamy obecne oferty wystawionych bitcoinów na giełdzie. Czyli widzimy, że ostatnim, najbardziej opłacalnym kursem jest 16941 na dzień dzisiejszy, a oferta zapytania, czyli bidy o zakup bitcoina, czyli tam, gdzie trafi Twoja właśnie oferta, znajdować się będzie w tym miejscu. Powiedzmy sobie, że chcę kupić bitcoina za 15 tysięcy złotych, co na dzień dzisiejszy jest mało realne. I powiedzmy sobie, wybierzmy sumę symboliczną po to, by mógł przepuścić to zamówienie i wciskam kup. Wystawiono do marketu taką ilość, dostaliśmy o tym informację. No i jakbyśmy zjechali sobie do ofert skupu, to nasza oferta w order booku na pewno się gdzieś znajdzie, ale z racji tego, że wpisałem bardzo niską kwotę, no to tak jak widzicie, tu się dopiero zaczynają kwoty od 15 tysięcy w dół. Więc to tylko potwierdza, że
Gdybyśmy chcieli bardzo szybko kupić nie najszybszą transakcją, tylko normalną zasadą, to możemy się posiłkować właśnie tymi najwyższymi kwotami, które się tu będą znajdowały. Przejdźmy jeszcze raz do giełdy. Tu w informacjach możemy znaleźć nasze oczekujące oferty, dlatego jeżeli komuś z Was się będzie śpieszyło i chce kupić tego Bitcoina, to jest jeszcze jeden sposób. Tutaj zanuluję tą transakcję. Bardzo prostym sposobem również jest oferta sprzedaży, która jest tutaj wystawiona i w momencie, kiedy klikniemy sobie na ten koszyczek, automatycznie wpisuje nam najbardziej korzystny kurs zakupu tego Bitcoina i przelicza na maksymalną kwotę, jaką mogę w tym momencie zrealizować. Po kliknięciu w kup na pewno pojawi się nam wtedy jakaś tam część Bitcoina w naszym portfelu. Ok, to by było tyle, jeżeli chodzi o zakup Bitcoina. Ta sama sytuacja analogicznie wygląda w przypadku Litecoina czy Ethereum. Na pewno jeżeli chcecie tylko kupić właśnie którąś z tych trzech kryptowalut, to uważam, że ta giełda jest dla Was wystarczająca. Jeżeli chcecie jednak dalej poszerzać swój portfel kryptowalutowy, to sama giełda Bitmain Wam nie wystarczy. Co trzeba zrobić następnie? Trzeba przelać pieniądze na międzynarodową giełdę. Jak to robimy, to pokażę Wam zaraz na przykładzie Bitrexa. Jeżeli chodzi o giełdy kryptowalut, największe giełdy kryptowalut, to na stronie bestbitcoinexchange.io możecie znaleźć ranking najlepszych i największych giełd kryptowalut. Na pierwszym miejscu Coinbase, na drugim Poloniex. Tutaj również macie informacje, w jaki sposób możecie zakupić tam inne pozycje, czyli w przypadku Coinbase'a możemy również użyć karty kredytowej i zrobić zakupy za dolary, euro lub funty brytyjskie. Poloniex natomiast na drugim miejscu mamy informację, że tylko i wyłącznie za kryptowaluty, czyli w naszym przypadku Bitcoina, Litecoina, Ethereum. I tak dalej, na siódmym miejscu Bitfinex, również bardzo dobra giełda, choć uważam, że dla początkujących dosyć skomplikowana. A my dzisiaj będziemy korzystać z giełdy na pozycji 28, czyli z giełdy Bitrex, która pomimo 28 pozycji w tym rankingu jest jedną, uważam, ze stabilniejszych i lepszych giełd kryptowalutowych. Po założeniu konta, oprócz tego, że musimy wiedzieć, w jaki sposób kupować daną kryptowalutę, to również musimy pamiętać o specjalnych zabezpieczeniach, które również posiada BitBay, a bez których uważam, że bardzo szybko można stracić swoje środki. Dlatego przechodzimy sobie znowu w boczną zakładkę i w ustawienia. Następnie w miejscu potwierdzeniach mamy dwie ważne rzeczy. Pierwszą ważną rzeczą jest logowanie dwustopniowe. Do wyboru mamy e-mail albo Google Authenticator. E-mail jest, powiedzmy, średnim sposobem zabezpieczenia. Najlepszym wśród nich jest Google Authenticator. Google Authenticator to jest nic innego jak aplikacja na telefon, którą ściągamy i co 30 sekund generuje nam nowy kod. Czyli w momencie, kiedy będziemy podawać swój login i hasło i będziemy się rejestrować na naszą giełdę, dodatkowo będziemy musieli uruchomić telefon i specjalnie wygenerowany kod w tej aplikacji musimy przepisać, po czym dopiero nastąpi zalogowanie na giełdę. Kolejną ważną rzeczą jest dodatkowa weryfikacja edycji danych, zatwierdzenie wypłat, przelewów i wystawiania ofert. Ja, jeżeli chodzi o wystawianie ofert, nie mam żadnego potwierdzenia, jest to, uważam, trochę męczące. Jeżeli natomiast chodzi o przelewy, weryfikację danych i tym podobne, wszystko zabezpieczone e-mailem znikną. Oczywiście ważną rzeczą jest to, że trzymanie jakichkolwiek środków w postaci waluty, fiat czy kryptowalut jest niebezpieczne.
Przejdźmy teraz do założenia konta na giełdzie Bittrex. Na samym początku wchodzimy na stronę bittrex.com. Zawsze pamiętajmy przy logowaniu się na tą stronę, żeby strona miała kłódkę, czyli była bezpieczna. Jego początek powinien wyglądać HTTPS. Jeżeli to wszystko się zgadza, mamy pewność, że jesteśmy na tej oryginalnej stronie, ponieważ zdarzają się przypadki, że są robione kopie tych stron, które mają zadanie tylko i wyłącznie wyłudzić nasze dane do logowania, aby potem nas ograbić ze środków. Ewentualnie tworząc sobie skrót w zakładkach do tej strony. Nigdy nie wchodźmy na tą stronę za pośrednictwem wyszukiwarki Google, ponieważ już takich przypadków było wiele, gdzie ludzie właśnie wchodzili na stronę, gdzie adres był naprawdę delikatnie zmieniony, litera była wyłącznie przestawiona, czego nasze oko na sam początek nie wyłapie, a potem się logowaliśmy, wyskakiwał błąd, że nie możemy się w tym momencie zalogować i w tym czasie hakerzy logowali się na nasze prawdziwe konto i nas grabili z nich. Ok, to taka przestroga, a teraz przejdźmy do rejestracji. I zostajemy przekierowani do strony logowania. My oczywiście nie mamy jeszcze założonego konta, więc klikamy tu na zarejestruj się. W tym momencie musimy podać swój adres e-mail i dwukrotnie podać swoje hasło. Pamiętajcie, że zasada tworzenia hasła jest taka sama jak na BitBayu, czyli powinniśmy w haśle zawrzeć wielką literę, cyfrę i jakiś znak specjalny. Gdy już to zrobimy, zaznaczamy ptaszkiem, że akceptujemy regulamin Bittrexa i klikamy sign up. Dostaliśmy informację, że został wysłany do nas e-mail na naszą skrzynkę w celu dokończenia rejestracji. Wchodzimy na skrzynkę, maila otrzymaliśmy i klikamy na link potwierdzający i kontynuujący rejestrację. Następnie zostajemy znów przekierowani na stronę Bittrexa, klikamy login i zostaje nam nic innego jak wpisać nasz adres e-mail i hasło. Kolejna ważna przestroga, powinniśmy nigdy nie klikać tego miejsca, czyli Remember Me, aby przeglądarka nie zapamiętała naszego hasła. Również gdy przeglądarka poprosi o zapamiętanie hasła, nie róbcie tego ze względów bezpieczeństwa. Czasami dla osób ze zmiennym IP będzie się zdarzało, że będziemy mieć informacje od Bittrexa, już nawet nie na samym początku podczas rejestracji, ale już mając konto, że Bittrex wykrył inne IP. W tym celu musimy znowu przejść do naszej poczty. I teraz ważna rzecz. W celu potwierdzenia tego, czy na pewno to jest nasze IP, możemy kliknąć sobie na ten link podany w mailu i strona Bittrex podaje nam, jaki jest nasz aktualny adres IP. Jeżeli zgadza się on z podanym tutaj, znaczy, że wszystko gra i zadziałało po prostu dodatkowe zabezpieczenie Bittrexa. Dlatego następnie klikamy Click here to login i się logujemy. Na samym początku, zanim opowiem Wam trochę o tym, jak wygląda ta platforma, przejdziemy do najważniejszych rzeczy, czyli wpisania, zweryfikowania swojego konta do końca oraz włączeniu niezbędnych zabezpieczeń, aby uchronić się przed utratą naszych środków. W tym celu wchodzimy w górnym prawym rogu w Settings i po lewo klikamy w zakładkę Basic Verification. Następnie musimy uzupełnić dane takie jak imię, nazwisko, datę urodzin, powiedzmy na potrzeby tego tutorialu urodziłem się 1 stycznia. Wybieramy państwo, adres, jakiś kod pocztowy i klikamy Submit. Następnie przechodzimy proces weryfikacji. Możliwe, że ten proces nie przejdzie prawidłowo ze względu na fałszywe dane, które podałem na potrzeby tego tutorialu. Jeżeli wszystko przejdzie poprawnie, będziemy mieć tutaj informację, że proces ten zakończył się pozytywnie. Następnie przechodzimy do weryfikacji telefonu. Wpisujemy tutaj swój numer telefonu i również klikamy Submit. Dostaniemy SMS-a ze specjalnym kodem, który będziemy musieli potem potwierdzić tutaj. Jest jeszcze ostatni etap weryfikacji, który tak naprawdę nie musi dotyczyć wszystkich. Jest to weryfikacja dla osób, które chcą wypłacać więcej niż 100 bitcoinów
dziennie. Następnie przechodzimy do zabezpieczeń. Przechodzimy do Two-Factor Authenticator. Jest to zabezpieczenie dla osób, które posiadają Google Authenticator i namawiam, żeby jednak z tego zabezpieczenia korzystać. Secret Key przepisujemy na jakąś kartkę. Nie zapisujemy tego pod żadnym pozorem na komputerze. Możemy to zrobić. Najlepszym sposobem jest wklejenie tego do Worda i wydrukowanie, ponieważ może się tak stać, że za jakiś pół roku, jeżeli będziemy potrzebować, bo na przykład zniszczy się telefon i będziemy musieli dezaktywować właśnie Two-Factor Authenticator, ten kod będzie nam potrzebny, a my może przez pomyłkę zrobiliśmy błąd w jakiejś literze lub cyfrze i będziemy mieć dosyć duży problem, ponieważ support nam możliwe odblokuje to konto po podaniu naszych danych, czyli też jest ważne, żeby nie oszukiwać podczas wpisywania swoich danych po jakimś tygodniu lub i nawet dłużej. Ok, jeżeli już przejdziemy Two-Factor Authenticator, nasze konto zostało prawidłowo zabezpieczone i zweryfikowane i możemy przejść teraz do omówienia całej giełdy. Giełda się składa z trzech marketów. Marketów Bitcoina, Ethereum i USDT. Market Bitcoina jest to nic innego jak market wszystkich coinów w parze z Bitcoinem. Market Ethereum jest to analogiczne zestawienie, czyli pary coinów do Ethereum. I ostatni market coinów do USDT. USDT to jest nic innego jak dolar tetherowy, czyli cyfrowy odpowiednik dolara o jego podobnej wartości. Pamiętajcie, że to jednak nie jest dolar i nie jest to środek płatności i można go stosować ewentualnie tylko krótkoterminowo w celu zamrożenia na jakieś 2-3 dni swoich środków. Kolejną ważną rzeczą jest wallet, do którego przechodzimy w górnym prawym rogu. W tym wallecie pokazują nam się pozycje i stan naszego konta. Czasami się może zdarzyć, że po wejściu w wallet nie wyświetlają wam się wszystkie pozycje albo wyświetlają wam się pozycje, które macie i których nie macie. W tym celu polecam zawsze mieć zaznaczone hide zero balances. Wtedy odseparuje nam pozycje, które mamy od tych, które po prostu są na rynku. Przejdźmy teraz do transferu środków z giełdy BitBay na giełdę Bittrex. Po wejściu na giełdę przechodzimy w zakładkę po lewej stronie i klikamy wypłaty. Następnie możemy wybrać walutę, jaką chcemy przelać. Mamy do dyspozycji Bitcoin Casha, Liska, Ethereum, Litecoina, Bitcoina i jeszcze mamy trzy waluty fiat, czyli dolara, euro i złotówki. Jednak nas interesuje przelew na giełdę Bittrex, która tylko honoruje kryptowaluty. Ja posłużę się na cel tego tutorialu Ethereum. Ok, jesteśmy w zakładce wypłat Ethereum, przechodzimy teraz sobie na Bittrexa ponownie. Klikamy na wallet, następnie z prawej strony, żebyśmy mogli sobie szybciej wyszukać, wpisujemy nazwę Ethereum, pojawia nam się Ethereum i klikamy po lewej stronie na plusa. Plus oznacza wpłaty, minus oznacza na Bittrexie wypłaty. Klikając plusa dostajemy informację o naszym wewnętrznym portfelu na Bittrexie dla Ethereum. Ważne jest, że jak przelewamy jakiegoś coina, to żebyśmy przelewali go do danego portfela. Jeżeli zrobimy to źle i podamy portfel nie tej kryptowaluty, to nam środki najprawdopodobniej przepadną, a raczej na pewno. Dla osób, które nigdy nie miały i nie uruchamiały portfela Ethereum lub innych pozycji, bo to będzie dotyczyło również innych pozycji na Bittrexie, na samym początku dostaniecie informację, aby wygenerować portfel. Klikacie po prostu, żeby wygenerować ten portfel. On po jakiejś minucie namysłu się wygeneruje i będziecie mieć taką tutaj zakładkę, jak widzicie tutaj. Bittrex również daje nam dwie informacje. Jedną z nich to taką, że jeżeli robimy pierwszy przelew na portfel danej kryptowaluty na giełdę Bittrex, abyśmy użyli małej kwoty.
ponieważ zastrzegają sobie, że coś może pójść nie tak. I dopiero kiedy dostaniemy pierwszy przelew małej kwoty, która musi być większa niż 0,1 ETH, możemy dopiero dokonywać większych wpłat. Dobra, ja kopiuję swój adres, który tutaj mam zaznaczony, i przechodzę do giełdy BitBay. Następnie wpisuję sobie kwotę, jaką chcę przelać. To w moim przypadku będzie 0,15 ETH, bo pamiętajcie, że musi być więcej niż 0,1, i wpisujemy swój adres. Teraz taka zasada, może nieobowiązkowa, ja ją stosuję, ponieważ czasami się zdarza, że możemy mieć jakieś złośliwe oprogramowanie na komputerze, o którym nawet nie mamy pojęcia, dlatego ja zawsze sprawdzam dwa razy, czy ten adres, który wkleiłem, na pewno się pokrywa z tym, który jest podany mi na giełdzie Bittrex. Pierwsze trzy litery i cyfry adresu, wewnętrznie sobie też go jeszcze jakoś weryfikuję, i ostatnie trzy cyfry. Wtedy jestem już pewny na 100%, że ten adres to jest ten konkretny. I gdy już to zrobimy, klikamy wypłać. Następnie dostajemy informację z BitBaya, abyśmy potwierdzili ten przelew. Dlatego wchodzimy sobie na naszą skrzynkę. I jak widzicie, mamy informację od BitBaya, że chcemy wypłacić tyle i tyle środków na ten podany adres. I abyśmy mogli kontynuować przelew, musimy ten kod wpisać tutaj i potwierdzić. Jeżeli go potwierdzimy, nasz przelew zostanie zrealizowany i dostaniemy informację, że przelew został zlecony do wykonania. Automatycznie zostaną odjęte nam środki z giełdy BitBay i przelane na Bittrex. Czas oczekiwania zależny od kryptowaluty, którą stosujemy. Litecoin aktualnie działa najszybciej, Ethereum ma lekkie opóźnienia. Najwolniej możecie się spodziewać na pewno Bitcoina. Gdy już nam środki dojdą, dostaniemy je tutaj na konto, będą one widoczne w tym miejscu. Przelaliśmy 0,15, oczywiście dostaniemy trochę mniej, ponieważ została nam pobrana prowizja przez BitBay, abyśmy mogli przelać te środki. To jest tak zwane paliwo, jeżeli chodzi o Ethereum. Ok, jeżeli już to mamy, możemy przejść dwojako do pary Ethereum z Bitcoinem. Możemy przejść w sposób taki jak tutaj na portfelu, klikając na symbol, albo za pośrednictwem głównej strony. Jeżeli już jesteśmy na stronie danej kryptowaluty, możemy ją sprzedać lub dokupić, zależy co chcemy zrobić. No ja wam pokażę teraz, w jaki sposób możemy sprzedać daną pozycję na giełdzie. Pierwszą z nich jest standardowa, najprostsza, czyli klikamy max, jeżeli chcemy sprzedać max, jeżeli nie, to możemy sobie tutaj wybrać, ile chcemy danej kryptowaluty sprzedać. Następnie z listy price wybieramy bit. Pamiętajcie, że sprzedajemy zawsze po bidzie, kupujemy po asku. Jest to łatwe do rozpoznania. Widzicie sobie, że bid jest zawsze tańszy niż ask, bo zawsze sprzedajemy coś taniej, a kupujemy drożej. Taka jest zasada na giełdzie. Następnie, kiedy wybierzemy sobie tego bida, zostaje nam to wszystko przeliczone, ile dostaniemy za to bitcoinów, i wciskamy sell Ethereum. Ja z racji tego, że nie chcę sprzedawać aż tyle, może mi się uda trochę mniej. Ważna jest też informacja, że minimalna kwota, jaką możemy użyć do zakupu lub sprzedaży, jest to 0,0005. No w moim przypadku jest to 75, więc mieszczę się w normie. Następnie klikam Seal Ethereum. Potwierdzam i sprawdzam, czy oby na pewno dobrze wszystko wpisałem. Pamiętajcie, trzeba to sprawdzić dwa razy, ponieważ zdarzają się przypadki, że wpiszemy za małą cenę, jaką chcieliśmy, przez to, że na przykład źle postawiliśmy kropkę. A uwierzcie mi, że czas do tego, byśmy scrollowali i odwołali te zakupy, czasami może być zbyt długi i ktoś już zdąży od nas odkupić tą pozycję, no i my automatycznie tracimy dosyć dużo pieniędzy. Takie sytuacje również się zdarzały. Następnie klikamy confirm i dostajemy informację, że zostało wystawione nasze Ethereum do marketu, a następnie zostało sprzedane. Po lewej stronie pojawia nam się automatycznie informacja, jaki mamy stan Bitcoina, ponieważ sprzedaliśmy to Ethereum za Bitcoina. Następnie wam pokażę, w jaki sposób kupić. Kupujemy dosyć podobnie,
Klikamy w tym przypadku, chcę kupić maksymalną ilość Ethereum. Z listy price wybieram sobie w tym momencie ask, podaje mi cenę ask, to jest tak naprawdę cena stąd, więc możemy ją przepisywać ręcznie, możemy to robić szybciej, po prostu wybierając to z zakładki. Następnie nam przelicza, jaką kwotę nam pobierze i klikamy buy Ethereum i sytuacja jest analogiczna, nie będę teraz tego robił. Dodatkowo jeszcze Wam pokażę, gdzie się znajdują nasze zamówienia. Nasze zamówienia są, scrollując w dół, w Open Orders i tutaj właśnie jeżeli wystawimy cenę, która była za wysoka, a chcemy się jednak pozbyć naszej kryptowaluty w tym momencie, to tym czerwonym krzyżykiem kasujemy nasze zamówienie i coiny wracają z powrotem do naszego portfela. Niżej natomiast mamy jeszcze market history, dzięki czemu możemy zobaczyć, jakie aktualne ruchy są też wykonywane na rynku. A na samym końcu my order history, gdzie będziemy mieć pełną historię naszego tradingu na tej kryptowalucie. Dodatkowo jeszcze opowiem Wam krótko o order booku, czyli o obecnej sytuacji popytu do podażu danej waluty i dodatkowo jeszcze wallet, czyli nie musimy wchodzić do zakładki naszej wallet, żeby wysyłać i przesyłać nasze coiny. To by było na tyle, dziękuję Wam serdecznie. Jeżeli Ci się podobał ten film, to mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę. Zapraszam również do subowania naszego kanału, dzięki czemu będziesz mógł być informowany na bieżąco. I do usłyszenia w następnym tutorialu.